pracy do pracy, bo mi tutaj Dorota zdradziła, że totalne remonty szalongowskie tak naprawdę robią się właśnie tutaj w Trójmieście. Kolejny sezon programu przed tobą i przed widzami. Zastanawiam się, czy dla ciebie to jest taka naturalna decyzja, żeby faktycznie godzić się na każdy ten kolejny sezon zmieniania ludziom życia. Słuchaj, to jest program, który ma super oglądalność, który przynosi fantastyczne emocje też ludziom, a poza tym zostawia realną zmianę w ich życiu. Więc to wiesz, no, to jest po prostu czynienie dobra w jakiś sposób. To prawda, ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że jak sobie myślę o tobie, że ty umiałabyś żyć bez telewizji, robisz tak wiele innych rzeczy, sam śledzę choćby twój kanał na YouTubie podróżniczy przede wszystkim. Jest tak, że Dorota poradziłaby sobie bez tych wszystkich rzeczy związanych właśnie z telewizją? Wiesz co, ja jestem dziadersem, ja jestem boomerem, to znaczy trochę ten świat się zmienia w tej chwili, my ledwo nadążamy za tym, co się dzieje. Ja TikToka na przykład nie ogarniam, nie rozumiem, okay. Instagram już jest moim, wiesz, całkowicie top. Jeżeli można tak powiedzieć. Natomiast, więc nie wiem, nie umiem ci powiedzieć. Telewizja jest jakimś bezpiecznym miejscem, w którym zaczynałam 26 lat temu. I nie wiem, czy sobie wyobrażam takie życie, bo nawet jak nie byłam przed kamerą, no to pracowałam zawsze za kamerą. Jednak ta telewizja mi towarzyszy. I nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie, to jest bardzo trudne, bo z jednej strony masz bardzo dużo w tej chwili kanałów, którymi możesz dotrzeć do widza, gdzie też możesz zrobić coś po swojemu, gdzie możesz być z tym widzem bliżej, być w interakcji, telewizja nie daje ci możliwości interakcji, a z drugiej strony jednak telewizja jest jakimś prestiżem i chyba nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Jest i wciąż pewnie jeszcze będzie znaczy, długie lata. Inaczej, dałabym sobie radę w każdej sytuacji, również dałabym sobie radę zmieniając zawód, ale czy życie polega na tym, żeby dawać sobie radę, czy na tym, żeby być szczęśliwym? Dobre pytanie, to z tym zostańmy. W totalnych remontach bardzo podoba mi się to, jaką masz relację ze swoimi kolegami tutaj z planu. To już jest w sumie tyle lat razem, że to jest naturalne, że tak pięknie się porozumiewacie. No właśnie, ale tam jest takie ciepło, żart, czasem jakieś takie kąśliwe, ale to jest w waszym bardzo stylu. A czy ty się czasem na nich wkurzasz, czyli to, czego kamerka nie widzi, no a remont do końca trzeba doprowadzić? Ja się nie umiem na nich wkurzyć, znaczy nawet jak się wkurzam, to za chwilę to jest tak, że ja tutaj się wydrę, wiesz, powiem co sądzę, ale podchodzi do mnie któryś z tych ancymonów, mówi dwa zdania i ja już jestem, wiesz, w sytuacji typu, o dobra, żart, będzie dobrze. Bardzo sobie wyobrażam, że mówisz, nie, koniec, przerwa na papierosa, muszę uspokoić emocje. Nie, tak nie, myślę, że bardziej to jest, ja jestem, wiesz, w emocjach. Okay. Czyli ja muszę wybuchnąć, a potem jest okej. Okay. Mhm. Wczoraj wybuchnęłaś, ale bardzo ciepłą energią w stronę Zali, która występowała na Sopot Top of the Top. Napisałaś o niej cudowna osoba. No wiesz o niej więcej, bo jest dziewczyną twojego kochanego syna. Mhm. Co to znaczy, że jest cudowną osobą, bo ty ją poznałaś bardziej? Słuchaj, ja znam Julkę od kiedy oni mieli lat 16-15, bo wspólnie występowali, byli w Akademii Musicalowej, więc oni się znają od bardzo dawna i Julka jest trochę, wiesz, jak taka córka. Widziałam, jak wzrasta, widziałam, jak fantastycznie wchodzi w ten rynek muzyczny, zawsze wiedziała, że będzie śpiewać. Też z moją serdeczną przyjaciółką śpiewa Natalią Kukulską, więc no to jest trochę tak, że z jednej strony czuję się staro, bo widzę, jak te nasze dzieciaki dorastają, szczególnie właśnie z Natalii dzieci też i wiesz, te wszystkie dzieciaki, które kiedyś nam się plątały pod nogami w tej chwili są już na scenach, bo prawie wszystkie poszły gdzieś tam w kierunkach artystycznych. Natomiast no, Julka jest po prostu cudna, utalentowana, wyluzowana, inteligentna, zabawna, więc no, co tu dużo mówić. Skoro ty znałaś, bo my jako dzieciaki czasem jak musimy przedstawić naszą miłość swoim rodzicom, to wiesz, takie lekkie drżenie jest rąk i serca. A jakby się znaliście tyle lat, to tutaj było wiadomo, że kibicka jest w domu. Wiadomo. Nie. To, poza tym, wiesz co, ja się nie wtrącam w wybory mojego syna. Ani jeżeli chodzi o jego wybory artystyczne, ani jeżeli chodzi o jego wybory miłosne. Chyba jak dla każdego wszystkie rodzica. Są najlepsze. Wiesz co, wszystko jest ważne. Ważne jest to, żeby on się czuł szczęśliwy w każdej konfiguracji, którą wybierze, nieważne czy zawodowej, czy miłosnej. Natomiast oprócz tego, że Julka jest w konfiguracji miłosnej z moim synem, to jest po prostu fenomenalną osobą i fantastycznym człowiekiem i mega zdolną piosenkarką. A on tak się wkurza, jak o nim rozmawiasz z nami, z dziennikarzami, czy macie jakąś mowę, że do pewnego momentu wszystko jest okej? Okay? Znaczy wiesz, to ja niespecjalnie rozmawiam o nim. To znaczy, mogę powiedzieć, że jestem z niego dumna, mogę powiedzieć, że świetnie sobie radzi, mogę powiedzieć, że ciężko pracuje od wielu lat, ale to ja mogę powiedzieć jako mama, natomiast wiesz, no to jest wszystko. To jest ta granica, o której między innymi mówię.
mówiłem. Dobrze, na koniec, Dorota, bo też jest tak, że jak sobie o tobie myślę, to właśnie kreatywność, to, że tak wiele lat robisz, zmieniasz życie. A też tak o mnie myślę. Dobra, jak mogę, to tak mówię. To nic złego też w dzisiejszych czasach, bo to też ważne, żeby znać wszystkie swoje słabe i dobre strony. A to chyba przynosi takie owszem, i takie, prawda? Owszem, tak. No właśnie. Ale to, co chciałem powiedzieć, to, że też wyznaczasz jednak pewne granice. I mam taką myśl w swojej głowie, że na twoim Instagramie czasem też pokazujesz swojego partnera. Mhm. I sobie zastanawiałem się, czy to jest dla ciebie taki ruch, który jest obliczony, czy jednak czasem po prostu lecisz na emocjach, bo macie wspólną fajną chwilę i nie myślisz, że to zaraz będzie wszędzie na portalach. Ja trochę nie jest dla mnie żadnym case'em, co będzie na portalach, okay. Ponieważ na portalach jest to, co sobie ktoś napisze. Już takie są czasami bzdury, że ja nie mam na to wpływu, więc mogę odpuścić. Mój Instagram, moje media społecznościowe są miejscem, gdzie ja dzielę się różnymi chwilami z moimi obserwatorami. Ja nie obliczam tam niczego, ani nie, wiesz, nie myślę na ten temat, co to będzie. Natomiast wszystko, co chcę na ten temat powiedzieć, jest tam. Rozumiesz, o co chodzi. Więc to, no tak, to tak wygląda. A myślisz, że 20 lat temu inaczej prowadziłabyś swojego Instagrama? Jak myślisz o tym, jak dużo wiesz o właśnie mediach, o sobie, o tym, co chcesz zachować dla siebie, a o tym, ile kiedyś mówiłaś, ile mówisz dzisiaj? 20 lat temu nie było Instagrama. No ja wiem, wiem. Ale pamiętam ten moment, kiedy rodził się w ogóle taki rynek brukowy w Polsce, bo ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy gwiazdy były od tego, żeby je podziwiać i lubić. I to były lata 90, już wtedy pracowałam w telewizji i potem zobaczyłam, jak to się zmienia i gwiazdy już są do tego, żeby je trochę opluć, trochę obśmiać. Też te gwiazdy dzięki mediom społecznościowym są w tej chwili bliżej nas i wydaje nam się, że to są nasi znajomi. Ale wiesz co, no takie jest życie i co, będę ci tutaj narzekać na to wszystko? Naprawdę, umówmy się, że każdy wystawia sobie świadectwo. Jedyne, za czym jestem, uważam, że każdy, kto loguje się do internetu, powinien logować się pod swoim imieniem i nazwiskiem, ze swoim zdjęciem i wtedy naprawdę można wszystko, bo fajnie by było, żeby to doprowadzić do takiego momentu, żeby w internecie twoje komentarze były takie same, jak wtedy, kiedy spotykasz kogoś na ulicy. Jeżeli ja kogoś nie pytam o to, jak wygląda, a umieszczam zdjęcie w internecie, to nie oznacza, że ja jestem ciekawa, co on na ten temat sądzi. Ja wtedy nie jestem ciekawa, czy mam beznadziejną fryzurę, czy jestem gruba, czy jestem głupia. Ja mogę to zapytać, hej, jak wam się podoba moja fryzura? Tak. I wtedy ktoś może mi odpowiedzieć, ale normalnie ja nie zachęcam do tego nikogo, więc też ludzie muszą się nauczyć kultury po prostu, a myślę, że łatwiej się nauczyć kultury pod własnym imieniem i nazwiskiem i ze zdjęciem, z własnym prawdziwym wizerunkiem. Ale też faktycznie nie można zapominać, że internet to są też te dobre strony, ten kontakt ze wspaniałymi ludźmi. Ale to jest wspaniała rzecz, tylko wiesz, wszystko jest wspaniałe, natomiast bomba atomowa też nie była stworzona po to. Absolutnie tak. Więc nie zapominajmy o tym. Już nie wiem, jak to, proszę Państwa, jeszcze bardziej podsumować. Wiem, że Instagram to też miejsce, w którym można reklamować totalne remonty szelongowskie, więc Ty to robisz, my to zrobimy, a Państwo oglądają. Do zobaczenia przed telewizorem. Dziękuję bardzo.